W tej chwili chcemy zademonstrować Państwu obsługę na kategorię A2, czynności, które musimy wykonać przed rozpoczęciem jazdy. Pokażemy różnicę między Hondą kategoria A2 a Yamahą XJ6 na kategorię A. Przed rozpoczęciem jazdy motocyklem musimy sprawdzić łańcuch. Proszę, Kasia, pokaż, w którym miejscu sprawdzamy ugięcie łańcucha między jedną a drugą zębatką na środku, tak? Proszę palcem Po pokazać. O, środku mniej więcej po środku i ugięcie tego łańcucha powinno zawierać się między od 4,5 do 5 5,5 centymetra. centymetrów. Tak jest, zgadza Dokładnie. się. Łańcuch musi być jeszcze Czy jest czysty, nasmarowany bez uszkodzenia bez uszkodzeń. mięśni? Bardzo dobrze. Kolejną rzeczą, którą możemy wylosować, są światła. Należy tutaj pokazać, że czy światła mijania, czy pozycyjne, uruchamiane są w tym motocyklu bez uruchomienia motocykla, czyli zupełnie inaczej jak w 90% innych motocykli. Po przekręceniu zapłonu od razu z przodu nam się palą światło pozycyjne i mijania. I należy wskazać, że światło pozycyjne znajduje się Góry. u góry, tutaj, na samej górze przedniej lampy, a światło mijania na dole. Światło pozycyjne u góry, mijanie na dole. Gdybyśmy wylosowali światła pozycyjne, to musimy pokazać żaróweczkę u góry, tak? Jest, zgadza się. Z przodu musimy przejść do tyłu motocykla podczas świateł pozycyjnych i pokazać, że również światło pozycyjne jest z tyłu, a także tu spod spodu jest światło białe odpowiedzialne za podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Jeżeli wylosujemy światła drogowe, to przekręcamy zapłon i do tych świateł, które są w tej chwili świateł mijania, przełącznikiem z lewej strony przełączamy. Mamy światełko drogowe i o tym, że mamy światełko drogowe, informuje nas kontrolka na desce rozdzielczej. Kolejnym światełem będą światła kierunkowskazów. Proszę bardzo, kierunkowskaz lewy. Przekręcamy zapłon, tak? Lewy, tak. I pokazujemy, że Kontrolka też. kontrolka jest odpowiedzialna za kierunkowskaz lewy. Kierunkowskaz lewy znajduje się Przedni. przedni. I Or kierunkowskaz tylny. kierunkowskaz lewy tylni. Teraz proszę zademonstrować kierunkowskaz prawy. Kierunkowskaz prawy, tak zwana kontrolka z prawej strony, tak? Kierunkowskaz przedni prawy. Prawy i kierunkowskaz. Kierunkowskaz tylny. Tak. Kolejne światełka to są światełka awaryjne. Przełącznik znajdujący się nad sygnałem dźwiękowym. Obie kontrolki. Obie kontrolki, dwa światełka, proszę bardzo, dwa światełka z przodu, tak? I dwa światełka z tyłu. Kolejnym światłem będzie światło hamowania stop. Musimy przejść z drugiej strony motocykla i pokazujemy, że uruchamiany jest z hamulca ręcznego, na razie ręczny. Hamulec ręczny powoduje zapalenie się czerwonego światła z tyłu, czerwonego światła z tyłu. Tak, bardzo dobrze. Hamulec ręczny, nożny, proszę bardzo. Także zapalenie światła czerwonego z tyłu. Możemy wylosować także sygnał dźwiękowy. Proszę zademonstrować sygnał dźwiękowy. O. Kolejną rzeczą, którą możemy dostać, że tak powiem, na egzaminie, są płyny. Zacznijmy od płynu hamulcowego przedniego koła. W którym miejscu znajduje się zbiornik? Tak, tutaj w tym miejscu jest. Zbiornik Od płynny. strony wewnętrznej jest szkiełko, tak? I jest ograniczenie minimum, czyli lower, kreseczka. I nadmienić należy, że motocykl musi przy sprawdzeniu być w pozycji wypionowanej. Teraz zbiornik tylnego koła. Płynu hamulcowego z tyłu jest dobrze widoczny. Widać, że jest powyżej minimum, powyżej lower, tak? Zbiornik płynu chłodzącego. Zbiornik płynu chłodzącego musimy powiedzieć, że znajduje się pod chłodnicą, czyli lokalizujemy sobie chłodnicę,
w tym miejscu, tu pod obudową znajduje się zbiornik, tak? I tu od góry mamy widoczny korek wlewu. Gdyby było, ściągamy obudowę, patrzymy, że jest mało, dolewamy sobie, wyrównujemy sobie w tym miejscu płyn chłodniczy. Jeżeli wylosujemy wskaźnik poziomu oleju, to pokazujemy, że znajduje się w tym miejscu, przecieramy, wyciągamy i z powrotem wkładamy. Musi znajdować się między minimum a maksimum. Musi być przede wszystkim równe podłoże, a silnik powinien być zimny. I to są wszystkie czynności kontrolno-obsługowe, które musimy rozpocząć przed samą jazdą.